Dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam mojego i państwa gościa w studiu, którym jest Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam serdecznie państwa i cieszę się, że razem popilnujemy Polski. Popilnujemy Polski, ale na początek w kontekście takim komunikacyjnym trochę, bo o tramwaje w Warszawie zahaczymy na samym początku naszej rozmowy. Pan poseł, jak obiecał, tak zrobił, przeprowadził kontrolę poselską w warszawskim ratuszu właśnie w sprawie przetargu na nowe tramwaje dla Warszawy, dla stolicy. No i proszę powiedzieć, panie pośle, jakie są wyniki tej kontroli poselskiej? No bo pamiętamy całą sprawę, że ona wywołała sporo kontrowersji, sporo pytań również na temat tego, kto wygrał ten przetarg, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Jakie są wyniki zatem kontroli poselskiej przeprowadzonej przez Zbigniewa Gryglasa w warszawskim ratuszu? Właśnie, pamiętają państwo, że ten przetarg w momencie ogłoszenia rozstrzygnięcia około miesiąc temu budził wielkie kontrowersje, wielkie wątpliwości, i to było powodem, dla którego 15 lutego, niespełna miesiąc temu, wkroczyłem do siedziby spółki Tramwaje Warszawskie, spółka z o.o., z takim żądaniem przedstawienia dokumentacji przetargowej. Poprosiłem o szczegółowe informacje, dokumenty dotyczące tego procesu. Obiecałem wtedy państwu, że w dniu 11 marca, czyli właśnie w dniu dzisiejszym, przedstawię ustalenia z tej kontroli i z tego zobowiązania się wywiązałem. Dzisiaj w Sejmie na konferencji prasowej w samo południe te ustalenia przedstawiłem, ale pokrótce przypomnę je tutaj. Bo te ustalenia państwu są swoją drogą bardzo ciekawe i takie jednak rodzące kolejne gdzieś pytania. Właśnie, to nie jest tak, że w ciągu tego krótkiego okresu czasu można było wszystko rozjaśnić, ale myślę, że dużo udało mi się ustalić w tym okresie czasu, dużo dokumentów przeanalizować, i no, dzisiaj mam taki obraz tego, co się zdarzyło w tym postępowaniu. Co na ten obraz się składa? Jakie tutaj konkretne elementy? Muszę państwu powiedzieć tak, że pierwsza sprawa takiej natury formalno-prawnej, no ona zostanie definitywnie rozstrzygnięta przez Krajową Izbę Odwoławczą. Ja w tym zakresie nie chciałbym no ingerować ze swoją kontrolą, tak żeby nie być także posądzonym o to, że próbuję wpływać na przebieg tego postępowania, bo tak nie jest. Jestem daleki od takiego działania. Chcę jedynie powiedzieć, że nawet do tej strony formalno-prawnej można też mieć co najmniej jedno zastrzeżenie. Ja wspomnę tylko o jednym. Otóż wszyscy uczestnicy przetargu byli zobowiązani do tego, by przedstawić zaświadczenia o niekaralności osób fizycznych i osób prawnych. No, jeden z oferentów tego obowiązku nie wypełnił, argumentując, że no, za granicą jest inna sytuacja formalna i że to jest ten oferent, który wygrał przetarg? To jest ten oferent, który przetarg wygrał, i tu jest poważna wątpliwość, ale tak jak mówię, o tym ostatecznie rozstrzygnie Krajowa Izba Odwoławcza. Natomiast ja oceniałem ten przetarg nie tylko jeśli chodzi o kwestie formalno-prawne, ale także, a może przede wszystkim, z uwagi na ten aspekt społeczny i gospodarczy, bo tego typu duże zamówienie, wielkie zamówienie na kwotę 2 miliardów złotych, to jest zamówienie, którego skutki społeczne i gospodarcze mogą być bardzo, bardzo wielkie. Żeby ten przetarg przeprowadzić no, z jak największym sukcesem, zwykle wymaga się od oferentów no, odpowiedniego doświadczenia w produkcji czy dostarczaniu podobnych produktów czy usług, które są przedmiotem i jaki zamówienia. Tutaj wymóg został postawiony? No więc właśnie, przypomnę, że przedmiotem zamówienia było 213 pojazdów, czyli bardzo duża ilość pojazdów. No to jest ogromna ilość. Dzisiaj po mieście stołecznym Warszawa jeździ kilkaset tych pojazdów, więc te 200 to będzie znacząca ilość te tramwajów, które zobaczymy na warszawskich ulicach. I proszę sobie wyobrazić, że ten warunek, wymóg, który postawiono oferentom, to było dostarczenie w przeszłości, legitymowanie się takim doświadczeniem, dostarczenia 15 pojazdów w
nie więcej niż dwóch kontraktach, w dwóch umowach. I to jakieś troszeczkę takie kuriozalne wymaganie. To, tak jak tu rozmawialiśmy też poza anteną, to tak jakby ktoś zamówił 100 samochodów, a wymagał, żeby ten osoba, która ten przetarg wygrywa, skonstruowała w przeszłości 2-3 samochody. No właśnie, to jest bardzo dobre porównanie. Te 15 sztuk to mogłaby być taka produkcja prototypowa pojazdów wstępnych i tak mogło się zdarzyć. Więc to jest bardzo poważna wątpliwość tego postępowania. No, mogę powiedzieć, że wystąpiły jeszcze dwa dodatkowe elementy. Jeden w poprzedniej edycji tego przetargu wymagano od dostawcy, by posiadał doświadczenia w dostawach na teren Unii Europejskiej, gdzie obowiązują podobne standardy, jeśli chodzi o wymagania techniczne. No też umówmy się, pewien standard cywilizacyjny, no nieco może wyższy niż w krajach wschodu, czy afrykańskich, czy azjatyckich niektórych. Więc no, z tego wymogu zrezygnowano, tak jakby nie chcę powiedzieć celowo, ale tak jakby trochę jakby pod konkretną firmę, która stawała do tego przetargu. No przynajmniej takie wrażenie można odnieść. Co więcej, druga kwestia tych dwóch kontraktów. Jeden z oferentów wnioskowałby, ta ilość kontraktów, w których dostarczane były te pojazdy jako warunek wstępny przetargu, no była większa niż dwa, by była to 3-4 bądź więcej umów, to by świadczyło o tym, że no producent ma już częstsze kontrakty zrealizowane, czyli to doświadczenie ma nieco większe. I tutaj też władze spółki, czy może właściciel, czyli Ratusz Warszawski, nie przyjął tego argumentu. I panie pośle, kończąc facto ten temat, zapytam, czy jest z perspektywy pana posła taka szansa na to, że ten przetarg zostanie unieważniony? Panie redaktorze, ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że, jak powiedziałem, to jest kompetencja Krajowej Izby Gospodarczej. Ja chcę powiedzieć po tych warunkach kontroli, że gdybym to ja zajmował się tym przetargiem, to z całą pewnością umieściłbym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a to jest taki dokument kluczowy, który definiuje przedmiot zamówienia, umieściłbym bardziej surowe warunki dotyczące doświadczenia oferentów. No, ja się obawiam po prostu, mówiąc już kolokwialnie, że to warszawiacy. Warszawa będzie terenem, gdzie testowane będą pojazdy. Teren doświadczony. Że dostarczone przez producenta, że to na naszych, na warszawiakach będą testowane te pojazdy. No ja chciałbym, żeby warszawiacy jeździli bezpiecznymi, bardzo dobrymi, najlepszymi pojazdami, jakie są w tej chwili dostępne na rynku. To jest podstawowa kwestia. Jeśli przy tej okazji dałoby się połączyć uzyskać jakiś efekt gospodarczy dla rozwoju kraju, czyli lokalizacja tej produkcji mogłaby być w Polsce albo produkcja przez polskie zakłady, to tym lepiej. Więc tutaj mamy kilka elementów, które nie zagrały. Panie pośle, a my wsiadamy do jednego z tych tramwajów i jedziemy dalej, tym razem z tematami naszej rozmowy, ale nadal związane z Warszawą, nadal związane ze sprawami, w które zaangażowany jest również pan poseł. No i można powiedzieć, że nadal gdzieś związane z tramwajami, bo mieliśmy przecież tramwaj Różnorodności. A teraz o karcie LGBT+, tej deklaracji podpisanej przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, bo ta sprawa cały czas gdzieś się rozwija, pojawiają się kolejne komentarze, kolejne również interwencje w tej sprawie, ale zobaczmy, co na ten temat powiedział podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będziemy mówili nie atakowi na dzieci. Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci. To jest podstawowa funkcja rodziny. I musimy jej bronić. I nie damy się zastraszyć różnego rodzaju kampaniami. Będziemy bronić polskiej rodziny. Także w tych wyborach. I do tych słów dodam tylko, panie pośle, że rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, aby podał podstawy prawne odnoszące się do podpisanej przez niego deklaracji LGBT+. Tutaj widać znaczną reakcję raz ze strony Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale również ze strony rzecznika praw dziecka. To chyba takie, myślę, pozytywne informacje, które
płyną z tej strony rządowej, ze strony konserwatywnej. Jak pan poseł to ocenia? Dokładnie tak. Ja muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że mnie jest trudno powstrzymać emocje w tym momencie jako rodzicowi dzieci. Ja jestem głęboko przekonany, że ta deklaracja jest wymierzona w nasze polskie dzieci i w prawa rodziców do wychowania tychże dzieci. Ja przypomnę, że to prawo rodziców do wychowania dzieci jest zagwarantowane artykułem 48 Konstytucji, który mówi tyle, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Tymczasem no, to prawo rodziców jest naruszane. Ja myślę, że mamy tu do czynienia z taką sytuacją, że oto pod pozorem ochrony przed dyskryminacją, pod pozorem tolerancji próbuje się w istocie promować pewne zachowania, pewne grupy o określonych orientacjach seksualnych. Ja z taką dużą przyjemnością przeczytałem wpis prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który napisał w ten sposób: zamiast LGBT proponują PSRP, czyli park, sport, rywalizacja, przyjaźń. To są wartości, które są właściwe dla młodych dzieci, dla dzieci. Taki rozwój, a przede wszystkim rozwój fizyczny, ale też te więzi, które łączą młodych ludzi, właśnie przyjaźń, właśnie jakieś takie relacje międzyludzkie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim atakiem na godność polskich dzieci, na ich intymność taką. Ja przypomnę, że ta deklaracja nawiązuje do karty Światowej Organizacji Zdrowia. Ja bardzo dokładnie przestudiowałem tą kartę. Ja nie będę cytował całości, bo ona jest, no nawet nie zasługuje na przytaczanie, ale muszę państwu powiedzieć jedno, że w tej deklaracji, jeśli chodzi o najmłodsze dzieci, naszych najmłodszych dzieci do lat 4, jest napisane, że no, dzieci w tym wieku powinny już poznawać części ciała, w tym swoje organy płciowe. Więc tu możemy zacytować, panie pośle, żeby to jeszcze gdzieś dalej rozwinąć. W tej grupie wiekowej, właśnie 0-4, zalecana jest także rozmowa z dzieckiem na temat radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa, rozmowa na temat zagadnień płodności i prokreacji, także nauczenie dziecka poprawnego słownictwa, takiego jak ciąża, poród, posiadanie dzieci. No więc właśnie, to jest porażające, o czym chcą uczyć nasze dzieci. A teraz pytanie, panie pośle, gdyby ktoś, kto popiera taką deklarację LGBT+, zarzucił w tym momencie, po słowach pana posła, że pan poseł tutaj wykazuje się nietolerancją, jakąś homofobią może, to jakby pan poseł odpowiedział? Ja często spotykam się z takimi reakcjami, ale to jest nieuprawnione zupełnie, bo dzisiaj ja sami myślę, że my Polacy, warszawiacy także są bardzo tolerancyjni. Tu nie należy mylić tolerancji z propagowaniem, z promowaniem tego typu zachowań, tego typu orientacji. Ja przypomnę, że zgodnie z badaniami amerykańskimi osoby LGBT to jest jakiś zupełny margines każdego społeczeństwa, to jest około 1%, najwyżej 2% populacji. Ja wczoraj usłyszałem taką porażającą wypowiedź pani posłanki Pitery, która powiedziała tak: no jeśli rodzice dzieci nie godzą się na wychowanie zgodne z duchem tej deklaracji, to przecież mogą wysłać swoje dzieci do innych szkół. No czytaj szkół prywatnych, no bo przecież publiczne mają być objęte tą deklaracją LGBT, więc no, wszystko jest postanowione na głowie. To 98% rodziców, dzieci ma szukać sobie szkół, a te 2% mają pozostać w szkołach publicznych. No, całkowicie odwrócona demokracja. Ja jeszcze przypomnę jeden argument prawny, bardzo silny, o którym wspomniał rzecznik praw dziecka, który mówi, że przecież domeną ministra
ministra edukacji narodowej jest ustalanie programów nauczania, jest ustalanie treści edukacyjnych, które są realizowane w polskich szkołach. I tutaj jest co najmniej pewne, że prezydent Warszawy no, wkroczył w nie swoje kompetencje. Ja muszę panu powiedzieć, że ja skierowałem interpelację w tej sprawie zarówno do ministra sprawiedliwości, jak też i do minister edukacji narodowej, by nastąpiła taka interwencja i sprawdzenie, czy nie naruszane są prawa rodziców, te konstytucyjne, jak też porządek prawny w Rzeczypospolitej, ingerowanie samorządu terytorialnego w kompetencje władz centralnych. Panie pośle, na koniec naszej rozmowy jeszcze króciutko zapytam o trochę inny temat w nawiązaniu do jutrzejszego dnia, bo jutro mija 20 lat od wejścia Polski do NATO. To właśnie o to, jak te 20 lat Polski w NATO wygląda i też jak wyglądają Stany Zjednoczone, bo niedawno pan poseł w Stanach Zjednoczonych był z wizytą. Tak, te 20 lat to okres, w którym no, Polska stawała się coraz bardziej bezpieczna. Nasza przynależność do NATO jest takim kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa. Tu warto przypomnieć świętej pamięci Jana Olszewskiego, który no, ma wielkie zasługi w tym, że Polska do tego NATO przystąpiła i że było to NATO właściwe, a nie jakieś NATO bis czy inne organizacje, o której wtedy się mówiło. Rzeczywiście w ubiegłym tygodniu wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, miałem bardzo istotne spotkania z kongresmenami poświęcone głównie kwestii bezpieczeństwa, ale także we współpracy w ramach Trójmorza, bo to jest taki projekt, który jest wspierany i zresztą łączy się troszkę z bezpieczeństwem. Spotkałem się z trzema ważnymi kongresmenami. Kongresmen Denny Heck z Waszyngtonu, który jest autorem ustawy dotyczącej Nord Stream 2. Podziękowałem mu za tą ustawę. To jest ustawa przeciwna temu projektowi. Podziękowałem w imieniu Polaków. Kolejny kongresmen republikański Joe Wilson to kongresmen reprezentujący Komisję Obrony Narodowej, więc bardzo ważną z tego punktu widzenia. Przedstawiałem tutaj polskie obawy związane z sytuacją na Ukrainie, związane także z militaryzacją, czy taką remilitaryzacją obwodu kaliningradzkiego, wzrostem tam aktywności rosyjskiej. No i wreszcie ostatni kongresmen Cohen, Steve Cohen, który reprezentował z kolei Komisję Sprawiedliwości. Także kwestie bezpieczeństwa zdominowały nasze rozmowy. No jestem głęboko przekonany po tych rozmowach, że ta trójka kongresmenów będzie wspierała raport Pentagonu dotyczący możliwości lokalizacji stałej bazy wojsk NATO w Polsce, w szczególności wojsk amerykańskich. Panie pośle, musimy postawić kropkę w tym momencie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę dobrego wieczora. Więc reasumując, bezpieczeństwo Polski wzrośnie. Dziękuję państwu, dziękuję Zbigniew za Gryglas, uwagę. Porozumienie był moim państwa gościem. Panie pośle, dziękuję raz jeszcze. A państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Wracamy za chwilę.